Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth Plus. W dzisiejszym odcinku dokończymy sobie jeszcze raz ten challenge tak jak powinien zostać się zrobiony. Czyli mamy iść na Blue Baby. Mamy iść na Blue Baby. A nie tak jak myślałem, że jednak niekoniecznie. Nie mamy tutaj nic. Ale patrzcie na to, ile nam się kamieni z X-em trafiło. Szkoda, że mieliśmy tylko jedną bombę. Serio. Szkoda. Dobra, w takim bądź razie wracamy się. Zawsze możemy zabrać damage up. Nie, chyba więcej nie możemy mieć. Ale przeżywalność jest naprawdę spoko opcją. No i mamy bossa. Hej! Cube of Meat, osłona w razie czego. Zaczynamy łapać taki zestaw przedmiotów, który naprawdę może mi ustawić grę. Znaczy, to nie jest jakiś ciężki challenge, nie? Warto porobić te challenge, bo to jest taki łatwiejszy dostęp do przedmiotów. A chciałbym jak już najwięcej nowości łapać cały czas, nie? Chciałbym. Ale czy to wyjdzie? To już inna sprawa. Co to miało być? Ja się pytam. Co to miało być? Jeszcze się udało tego uniknąć. Na całe moje szczęście. Ta łza jest taka wielka, że ma problem, żeby się tam przedostać. Serio. No. No idźże. Można brać. To jest fajny przedmiot. To jest naprawdę bardzo fajny, sympatyczny przedmiot. O, tutaj może być problem. W sumie range up, tears up. O, tears up. Niestety tears up nie działa. No właśnie, nie wiem czy Brimstone tego już nie anuluje tego challenge'u. Może anulować. A tego nie chcę. Chciałbym przejść ten challenge. Nic. Mhm. Ja bym podszedł trochę od innej strony. To miałbym szansę tą troll bombę przerzucić. Żeby sobie potem otworzyć za darmo. Raczej rozwalić ten kamień oto z X-em. Czyli chyba tears upy tutaj nie wchodzą w grę. Tak samo nie wchodzą tutaj w grę damage upy. Tylko range upy są spoko. Ciekawe, bardzo ciekawe. Co mamy? Speed i range up. O, czyli duże będą się odbijały te łzy. Ciężkie, ciężkie. Ale tam może być dopiero ciężki delikwent. Na szczęście był nie aż tak ciężki jak myślałem. O! To było bardzo szybkie. To było naprawdę bardzo szybkie. No, 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 no. No i nie przejdzie. Dobra, kolejny klucz, spoko opcja. Jeszcze raz? Nie doleci. Szkoda. Czuję, że idziemy raczej już w dobrą stronę, żeby powalczyć z tym bossem. Będzie spoko opcja. No leć.
Kałuza się tak czasem śmiesznie odbija, naprawdę. Bardzo śmiesznie. O, z nowym bossem. Padł. Czyli co druga łza będzie leciała jeszcze dalej. O, osłona. Ja wierzę, że z tej skrzyni może wypaść naprawdę bardzo dużo dobrego stafu, dobry przedmiot. Jednak nie. Jednak nie. Świetna sprawa. Naprawdę mamy świetne tutaj te przedmioty. Więc druga łza będzie miała większy damage i będzie leciała jeszcze dłużej. I będzie jeszcze większa. No. Dobra. Aha, portal się już rozwalił. Kurde, cały czas czasem mam takie myślenie, że o, pewnie mam jeszcze latanie, więc to mnie nie może zranić. W sumie często mi się tak zdarza. Jestem skłonny. Bo z tego naprawdę bardzo fajne rzeczy mogą wypaść. No, czyżby to było tyle maksymalnie? Tak, to chyba już nie ma znaczenia. Jedna się rozwala, to prawie możemy tą drugą załączyć. Two of Hearts może być przydatny, nie musi. Podwójna bomba. Who knows? Więcej staw. O, epicka troll bomba. Przydałoby się jeszcze coś, nie wiem, jakiś brother, buddy, cokolwiek. I powinno być naprawdę wtedy o niebo bardziej w porządku przy takim challenge'u. Możemy wejść, secret. A mamy już podkrywane, dobra, to chodźmy. Chodźmy. Może głowa Krampusa. O, 15 monet. Za free. I patrzę, w jakim chamskim miejscu. Co? Czemu to nie rozwaliło? Przyznałem. No to zgłupiałem teraz. Lock up. Kolejny lock up. To już chyba mówi samo za siebie, co się dzieje, nie? O nie, to jest ta wersja, która... Nieważne. Chciałem powiedzieć o cięższa wersja, która respi tych gówniaków. Speed? Coś, co jest przydatne. Dobra. To lecimy sobie teraz na prawą stronę, bo czuję, że tam może być boss. Lecimy. O, dobra. O, holy cow, you feel protected. Aha, to działa tak! Nie wiedziałem, że to tak działa. Więc już wiemy, Holy Card jest naprawdę spoko kartą. Chociaż wiadomo, są lepsze runy karty. Ale z braku laku też to jest dobre, nie? Dobra, weź to rozwalaj po kolei jak leci. Nie wiem, co to są za przedmioty. Jestem skłonny, może dostanę monetę. Nie dostaliśmy. Dobra. To nie chce mi się męczyć.
Jest. No, 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 padnie, nie padnie. A to jest naprawdę takie bardzo, bardzo, bardzo hajsiaste podejście. Dobra, to wracamy i kupujemy ten drugi przedmiot. One plus one forever. Wiecie, jakby miały mi jakieś soparty wypaść. Czy coś? Jaka skrzynka, z której miałby wypaść so hard? To zawsze mamy trochę więcej. Nie no, nie będę się męczył. Łajzak. The Polaroid. A, no a wcześniej było tak, że mogliśmy to podnieść i tamto. O! Świetne kombo się nam trafiło, bardzo świetne kombo. XL. O, czuję, że tutaj połazimy i to sporo. Tak, żeby mnie ta macka jakoś nie pobiła. Tak, jestem skłonny. No raczej się nam to nie przyda. I to za każdym razem dostajemy. Fajne, fajne ten holy shot działa na takiej ten, w tym challenge'u. Bardzo fajnie. Dobra. O. Chodź tutaj, chodź tutaj. Nie wiedziałem, że holy shot tak się fajnie nakłada na takie typy łzy. I patrzcie, i znowu się dowiaduje coś. Po tylu odcinków Isaaca znowu się czegoś dowiaduje. Ta gra jest po prostu ewenementem. Ta gra to jest, dla mnie osobiście to jest jedna z najlepszych gier. One makes you small. Spoko. The Magician. Podwójna bateria. To było jeszcze... Tamtego to już totalnie nie zauważyłem. Na szczęście mamy bossa szybciej niż myślałem. Dobra, wkurzył się pan. Widzę. Range. A jednak może zwiększyć jeszcze range'a. Dobra. Łajzak. Enger room. O, tak. Zostaliśmy wynagrodzeni. Nie dość, że będziemy mieli 400 hearty, będziemy mieli jeszcze HP upa. Spoko opcja, bardzo spoko opcja. Nie mam zamiaru narzekać. Lecimy dalej. Gdzie jest Super Secret? Super Secret jest w tamtą stronę, to liczę, że to będzie akurat tędy. Ten range up. Znaczy nie, no, nie, znaczy nie, powiem, nie mogę powiedzieć, że ten challenge jest jakoś ciężki, ale fajna opcja, że jeszcze nam przedmioty siadają takie, żeby było jeszcze łatwiej. To jest fajne. Nie, 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 nie chcę przerzucać nic. Totalnie. Może bym w złym kierunku poszedł na tego bossa. Jest. Dobra, zalecimy na dół. A jednak nie. Jednak nie. Znaczy, ten Medziszu to będzie jakoś fajnie działało na to? Czy niekoniecznie?
Nie. To działa tragicznie. Działa bardziej tragicznie niż myślałem. Dobra, speed upa mamy naprawdę bardzo solidnego, żeby uciekać przed nim. Wzdłuż i wszerz. Holy shot, siadło. To bardzo. The chest. To jest fajne. To jest fajne. To też jest bardzo fajne. I to też jest fajne. Super secret jest tam. Będzie trzeba pokombinować. Lekko. A, no niestety damage już sobie nie zwiększymy, no. Szkoda, szkoda. Nie dostałem obrażeń, co? Tak się gra w tą grę, ludzie. Ale dobra, czyli musimy iść bardzo naokoło, jak tutaj widać na załączonym obrazku. Tutaj się niestety trochę pomęczymy. Cofam, co działa o niebo lepiej. Nie no, słuchacze, to może wiesz, to też sobie generuj. Znaczy, czym większy lag up, tym częściej mamy szansę, że ten holy shot siądzie na mnie. To jest z kolei piękne, to jest bardzo piękne. Jest. Dobra. No, 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 chodź, chodź tutaj. A... No i nie siądzie, co? Dobra, sprawdzamy. Uuu. Takie super sekrety to ja rozumiem. No właśnie. To byłoby na tyle. Grid. O, i odblokowaliśmy. No cóż, ludziska. To byłoby na tyle z mojej strony. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.